Witam Państwa serdecznie. Tak, ja troszeczkę polecę w górę i wzbiję się troszeczkę ponad chmury. Będę mówił między innymi o lotnictwie. We Wrocławskim Centrum Badań jestem od 2 lat i właśnie zajmuję się badaniem różnego rodzaju powierzchni hydrofilowych, hydrofobowych, superhydrofobowych. Jakby moim takim marzeniem jest otrzymanie pasywnego systemu antyoblodzeniowego, takiego, który nie będzie wymagał w ogóle użycia energii elektrycznej i będzie jednocześnie skuteczny przez nawet kilka lat. I właśnie o tej małej przygodzie chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć. Zacznę od samego początku, co to jest hydrofobowość, co to jest hydrofilowość. W życiu codziennym mamy do czynienia z różnego rodzaju materiałami, z różnego rodzaju powierzchniami. Jedne są bardziej, drugie mniej zwilżalne przez wodę. Ale takim parametrem, który określa nam, w jaki sposób, do jakiej kategorii przyporządkować dany materiał, to jest właśnie kąt zwilżania, czyli kąt pomiędzy podłożem a styczną do kropli. On nam określa przynależność danej powierzchni do grupy. Czy to będą powierzchnie hydrofilowe, gdzie kąt zwilżania jest mniejszy niż 90 stopni, czy hydrofobowe, a może superhydrofobowe, których kąt zwilżania jest powyżej 150 stopni. A kąt ślizgania, czyli kąt, do jaki należy wychylić taką powierzchnię z umieszczoną kroplą wody, jest poniżej 10 stopni i co najważniejsze, ta kropla wody musi się stoczyć z tej powierzchni. Możemy wyróżnić 2 główne modele zwilżania. Model węzła, gdzie widzimy, że kropla cieczy bądź wody w naszym przypadku zwilża dokładnie każde zagłębienia i chropowatości naszej powierzchni. I tutaj mamy do czynienia z takim modelem w przypadku powierzchni hydrofobowych bądź hydrofilowych. Jednym słowem, kiedy położymy krople wody na szkiełku, możemy je odwrócić do góry nogami i ta woda tam nadal się będzie trzymać. Natomiast w przypadku drugiego modelu, Kaziego Baxtera, tutaj ten model zachodzi dla powłok powierzchni superhydrofobowych. I ta kropla cieczy, wisi sobie jak fakir na gwoździach na tych strukturach. Dlatego jak chociażby lekko ją przechylimy, ta kropla wody się stoczy z tej powierzchni. Ona się zachowuje jak szklana kulka. Jednak zacznijmy od początku. Wszystko zaczęło się od natury i tak właśnie naukowcy zaczęli, inspirowani naturą, zaczęli badać powierzchnię, fenomen powierzchni superhydrofobowych. Powierzchnie te można znaleźć na wszelkiego rodzaju, znaczy różnego rodzaju owadach, chociażby na skrzydłach motyla, na oczach komara, łuskach rybich, skórze rekina, czy chociażby liściach ryżu. Ale chyba najsłynniejszym przykładem jest właściwie liść lotosu. I cały przepis na superhydrofobowość tego liścia to jest jego hierarchiczna struktura w skali mikro i nano, która jest pokryta hydrofobowymi woskami. I zainspirowany również tym faktem postanowiłem dążyć do tego, żeby takie powierzchnie wykorzystać do wytwarzania systemów antyoblodzeniowych. Pokażę teraz krótkie zastosowanie, potencjalne zastosowanie powierzchni hydrofobowych, superhydrofobowych. Są to powłoki samoczyszczące, powłoki antygrafiti, ale również powłoki zabezpieczające przed wilgocią, przed korozją i potencjalnie systemy antyoblodzeniowe, czyli zabezpieczanie rynien, trakcji elektrycznych, skrzydeł samolotów albo łopat elektrowni wiatrowych. Jak widać na mapie w prawym górnym rogu slajdu, obszary oblodzenia na terenie Europy występują dosyć często i te najciemniejsze punkty oznaczają takie najbardziej granatowe, że ten obszar oblodzenia występuje, utrzymuje się przez około 3 tygodnie w ciągu całego roku. To pokazuje jakby mały procent skali, ponieważ kiedy przeniesiemy się wyżej, tam gdzie leci samolot, obszary oblodzenia utrzymują się znacznie dłużej w trakcie w ogóle roku, tak jako takiego, i są dużo bardziej niebezpieczne w skutkach. Obecnie stosowane są systemy antyoblodzeniowe, które można podzielić na 3 grupy. Termiczne, chemiczne i mechaniczne. Termiczne działają poprzez ogrzanie zabezpieczanych powierzchni, chemiczne poprzez zraszanie ich substancjami, które zapobiegają występowaniu oblodzenia, na bazie glikoli zazwyczaj, i mechaniczne, które wprowadzają te powierzchnie w drgania, tak żeby strząsnąć ten lód, który już się nagromadził na powierzchni. Jednak każdy z tych systemów ma swoje wady. Po pierwsze, zużywają energię elektryczną. Po drugie, no jest konieczność tego, żeby one działały jak najdłużej, ponieważ nigdy nie wiadomo, w którym momencie samolot wleci w taką strefę oblodzenia. Działanie cieczy takich odladzających jest jedynie w chwili ich aplikacji,
a każdy z tych systemów emituje dodatkowo dwutlenek węgla oraz te chemiczne, toksyczne substancje na bazie glikoli. Jednak co należy podkreślić, są one mało skuteczne. Skuteczność takich systemów to jest kilka minut i w ciągu tych kilku minut pilot musi zareagować, żeby odpowiednio wcześnie wzbić się w górę i opuścić taki obszar oblodzenia. Jak widać, potencjał aplikacji takich systemów antyoblodzeniowych pasywnych, nie zużywających energii elektrycznej, jest dosyć duży, zwłaszcza że Komisja Europejska wprowadziła dosyć duże restrykcje i do 2035 roku jakby emisja dwutlenku węgla spada o 20%, jeżeli chodzi o flotę powietrzną Europy. Dlatego chciałbym się przyjrzeć troszeczkę charakterystyce rynku. Skupię się jedynie na cieczach do odladzania, mimo wszystko często stosowanych, średniej wielkości lotnisko w Polsce. Takie ciecze kosztują około 2,5 miliona złotych. Działają jedynie w chwili ich aplikacji i stosowane są również do odladzania płyty lotniska, co jakby dodatkowo ma niezbyt korzystny wpływ na środowisko. Według Boeinga podwoi się liczba samolotów w ciągu najbliższych 20 lat. W samej Polsce widać, że istnieje około 140 lotnisk, więc zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania jak najbardziej się pojawia. Dlatego prace nad takimi pasywnymi systemami antyoblodzeniowymi prowadzone są na całym świecie, w różnych jednostkach. MIT, Fraunhofer, NASA, GE Aviation, no i między innymi również tutaj we Wrocławskim Centrum Badań drążymy tą tematykę. Jeśli chodzi o powierzchnie, które wytwarzam, skupiam się na teksturowaniu powierzchni z wykorzystaniem różnych technik, tak żeby uzyskać struktury stochastyczne, które nie są może idealne dla modelowania procesu i dla nauki samej w sobie, ale można je w bardzo prosty sposób uzyskać. Prosty, tani, szybki, łatwo zaaplikować w przemyśle. Natomiast struktury regularne, one służą do badań, do wyjaśniania różnego rodzaju zjawisk. I te teksturowane powierzchnie są modyfikowane chemicznie w celu obniżenia ich swobodnej energii powierzchniowej, czyli nadania im tak naprawdę tej funkcjonalności superhydrofobowości. Na dole jest pokazana przykładowa reakcja na przykładzie związków silanowych, które również można wykorzystywać w tym celu. Materiały, jakie udało mi się wytworzyć, to powłoki kompozytowe o stochastycznej teksturze, odwzorowania naturalnych powierzchni oraz te o regularnej teksturze powierzchni do takich typowych badań już wyjaśniających pewne zjawiska. Powłoka, którą chciałbym dalej zaprezentować, bo wydaje mi się, że jest bardzo, ma duży potencjał aplikacyjny, to powłoka o tej stochastycznej teksturze, którą można w bardzo łatwy sposób wytworzyć. Cechuje się dużą odpornością na temperatury, bo w granicach minus 40 plus 120 była testowana w komorze szoków termicznych, więc te zmiany temperatur były mniej niż 10 sekund przejazd między plus 120 a minus 40. Ponadto cechują się również odpornością na promieniowanie UV i na dużą wilgotność w podwyższonej temperaturze. Co jest najistotniejsze, powłoki tego typu opóźniają zamarzanie kropli na ich powierzchni o 9 minut. Proszę Państwa, w trakcie lotu samolotu kropla, która uderza, właściwie skrzydło, które uderza o krople, to kontakt kropla-skrzydło to jest kilka milisekund. Ona zwilża tą powierzchnię i się do niej przykleja, zamarza. Powłoki superhydrofobowe są niezwilżalne, więc jak widać tutaj na tych wyciętych klatkach z filmu, kropla wody odbija się od tych powierzchni. Co więcej, taka powłoka naniesiona na skrzydło podejrzewam, że wytrzymałaby 9 minut w takich warunkach statycznego położenia kropli na jej powierzchni. Ta kropla by nie zamarzła, co jakby daje dodatkową szansę, że podmuch wiatru, powietrza, jak leci samolot, ją po prostu zdmuchnie. Tutaj chciałbym Państwu pokazać filmy, które zostały nagrane superszybką kamerą dla powłoki właśnie wytworzonej superhydrofobowej i zwykłej hydrofilowej. Widać, kropla wody odbija się od takich powierzchni, co jakby dodatkowo potwierdza te przypuszczenia, które miałem gdzieś tam na początku swoich badań, że tego typu powłoki mają duży potencjał aplikacyjny właśnie jeżeli chodzi o systemy antyoblodzeniowe.
Przejdźmy do zalet zaproponowanego rozwiązania. Przede wszystkim długoterminowa efektywność działania powłoki. Zakładamy, że działać będzie kilka lat. W chwili obecnej zostały przeprowadzone testy i pokazują, że ta tekstura, struktura jest po pierwsze odnawialna, a po drugie nie degraduje w czasie. Wyeliminowanie konieczności stosowania cieczy odladzających, co jest bardzo istotne dla środowiska. Możliwość zabezpieczania istniejących już na rynku powierzchni. To też jest istotne, ponieważ tą powłokę można zastosować na samoloty, które w chwili obecnej już istnieją. Nie trzeba budować, jakby przerabiać fabryki, budowania nowych linii, nowych elementów i tak dalej. Możliwość zabezpieczenia istniejących już na rynku powierzchni, to już mówiłem, i wzrost bezpieczeństwa lotu samolotu bądź działania elektrowni wiatrowych. Oszczędność energii elektrycznej przez to, ponieważ takie systemy antyoblodzeniowe zużywają około 15% energii elektrycznej i zmniejszenie emisji CO2 oraz toksycznych substancji chemicznych, co jest niezwykle ważne właśnie chociażby na dyrektywy Komisji Europejskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Mamy czas na kilka pytań. Bardzo proszę. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Mam takie pytanie jako osoba prywatna, ale też jako fizyk. Wszystko się opiera na tym, że jeżeli coś, co może zamarznąć, spłynie z obiektu, to nie zamarznie, a więc nie mamy oblodzenia. Ale jest jeden detal, który dotyczy ściśle lotnictwa. Otóż wszystkie samoloty latają na tej podstawie, że ciśnienie pod skrzydłem jest większe niż nad skrzydłem. Bo można to uzyskiwać w różne sposoby, profil, kontynent, nieważne. Problem polega na tym, że w przypadku rynny czy tam wiatraka to nie ma takiego znaczenia, ale skrzydło jest duże. I to, co się tak naprawdę tworzy, gdy samolot wlatuje w obszar oblodzenia, nagle łapie w kilka minut olbrzymie ilości nanokryształków lodu, które tworzą bułę, która powoduje, że nagle prędkość minimalna mu na pułapie wzrasta o 50 km na godzinę, już te 600 km na godzinę, jakie teraz ma, nie wystarcza, to wszystko się zaczyna od tego, że ta kropelka gdzieś tam umieszczona, te miliardy nanokropelek, które są, znajdują się nad powierzchnią skrzydła, tam następuje zmniejszenie ciśnienia i to znamy wszystko w zimie, można sobie ktoś odobrażać do samochodu, no nie, do szyb prysnąć. I te nanokropelki już mają charakter coś w rodzaju pyłu piaskowego, to jest po prostu ciało stałe, które uderza w swojej masie, tworząc natychmiast bułę. Tam nie ma mowy o procesie, to już jest po przemianie fazowej w ciało stałe. Teraz, jaka jest szansa, że w ogóle obronimy się przed tym, jeżeli tak, bo to jest, atakuje bardzo ważny problem, bo na Ziemi tak naprawdę tworzą się i wszystko jest oblodzone. Ale jaka jest szansa, że to będzie działało kinetycznie kontra ciało stałe? Znaczy, w chwili obecnej są prowadzone badania w specjalnych tunelach aerodynamicznych z symulacją warunków oblodzenia. I te badania tak naprawdę odpowiedzą na te pytania między innymi, ale gdzieś tam pierwsze też testy, jakie były przeprowadzane, jeżeli chodzi o w ogóle reakcję ciało stałe i ta powierzchnia, w sensie drobin lodu, zapowiadają się dosyć pozytywnie. Także nawet jeżeli chodzi o takie testy zwykłe podczas startu i lądowania samolotu, też mamy do czynienia z piaskiem, z kamykami, z drobinami różnego rodzaju, które zazwyczaj potrafią uszkodzić powłokę, tak? Te powłoki przeszły takie specjalne testy erozyjne, gdzie były bombardowane pod dużym ciśnieniem ziarnami korundu, czyli to były bardzo ekstremalne warunki i nie uległy degradacji, to znaczy ta struktura się odtwarza na tyle, że... Chodzi bardziej o to, że ten pył jest, że tak powiem, sam się ze sobą agreguje i każda cząsteczka jest zalążkiem, że tak powiem, utworzenia się jednej wielkiej buły, która się ze sobą zlepia. To jest ten problem i to nie jest kwestia trwałości samej, tylko... Ale wyszedłem właśnie od testów tych w tunelach aerodynamicznych, które mają mi teraz to potwierdzić. Natomiast jeszcze chciałem podkreślić to, że sama wytrzymałość powłoki też jest zbadana i pokazują badania, że jest na tyle odporna, tak? Natomiast agregacja właśnie tych kryształków lodu to będzie robione właśnie w tunelu aerodynamicznym z kamerą termowizyjną, także tutaj będziemy to obserwować, cały proces.
Tutaj mamy kolejne pytanie, proszę. To odnośnie trwałości, powiedział pan, że to jest super powłoka, tak? Sam jestem zainteresowany, odnawiają się te właściwości hydrofobowe, ale jak długo się odnawiają, nieskończoność? Nie, no wszystko zależy od grubości powłoki, tak? Dlatego projektowana jest ta powłoka, tak myślę, średnio na kilka lat, 2-3 lata. Zależy ile tego nałożymy, tak, oczywiście, no i w jakich warunkach ten samolot startuje i później ląduje, tak? Próby starzeniowe były przeprowadzone i zarówno w komorach przyspieszonego starzenia UV, szoki termiczne, klimatyczna, mgły solnej, czyli odporność na korozję, więc generalnie ten produkt do tego momentu jakby laboratoryjne badania, myślę, że już gdzieś tam zostały wykorzystane. Teraz właśnie tunel aerodynamiczny, a później już mamy też kontakt z firmą, gdzie będziemy testować te powłoki w warunkach rzeczywistych, na razie na bezzałogowych statkach powietrznych. Także idziemy do przodu z tą technologią. Może ostatnie pytanie, profesor Gasecki. Bardzo ciekawe, ale czy para wodna nie kondensuje na schłodzonej takiej płytce superhydrofobowej? Znaczy generalnie w momencie, kiedy chcielibyśmy, czy przeprowadzaliśmy nawet takie testy, zamykaliśmy ją, stworzyliśmy taką komorę, gdzie był układ Peltier, powłoka była na tych płytkach i chłodziliśmy ją. Owszem, mamy do czynienia z kondensacją wody, ale w momencie, kiedy mamy minimalne nachylenie, te kropelki nam spadują. Więc gdyby była taka typowa kondensacja wody, ona by się oszroniła, ta powłoka. Tutaj to zjawisko, mówię, 9 minut jest czysta. Znaczy płytka była nagrzana, znaczy schłodzona do temperatury chyba minus 15 czy 20 stopni. A mówimy o warunkach takich panujących w temperaturze pokojowej, czyli wilgotność, temperatura dookoła. Dobrze, ze względu na czas musimy niestety przejść do następnego wykładu. Bardzo dziękujemy panu doktorowi. Dziękuję.